tegoroczne dożynki gminne w Nowym Mieście nad Pilicą organizowane są po raz kolejny w przepięknej miejscowości na tzw. Górce Zgody przy kościele Świętego Rocha w Łęgonicach. Jest to jedno z niewielu miejsc i nie tylko w Grójeckiem, gdzie tak na żywo jeszcze kultowana jest tradycja ludowa, z wielkim pietyzmem przechowywana i przekazywana z pokolenia na pokolenie. To tu na Górce Zgody w dniu odpustu 16 sierpnia, również przy różnego rodzaju rodzinnych okolicznościach, spotykają się różni ludzie, spoglądając na ten przepiękny i zabytkowy już kościół, stwierdzić należy, że tu czas jakby się zatrzymał. A to dlatego, że właśnie okoliczni mieszkańcy, tudzież przy wsparciu różnego rodzaju lokalnych gremiów, traktują to miejsce szczególnie, właśnie jako spinające wszystkich tu mieszkających. Dodać należy, że samorząd lokalny, pani burmistrz, organizują wiele imprez lokalnych o podłożu kulturalno-rozrywkowym, integrującym lokalną też społeczność, a wszystko we współpracy również z lokalnymi gremiami. Górka Zgody, zwana też Przeprośną, to wyniosłe wzgórze o wysokości około 177 metrów nad poziom morza, wypiętrzające się spośród pofalowanych pagórów Wysoczyny Rawskiej na przedpolach wsi Łęgonice Nowe w gminie Nowe Miasto nad Pilicą w powiecie grójeckim. Które składamy na dziękczynną ofiarę i oddasz nas swoją łaską, abyśmy przynosili owoce trwające na życie wieczne. Przesłał nad całym stworzeniem i chwali Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa. Wzgórze to, zwane niegdyś Jaworzynką, jest miejscem szczególnym. Tu bowiem w dniu 31 lipca 1666 roku doszło do ugody króla Jana Kazimierza z przywódcami rokoszu księcia Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, marszałka Wielkiego Koronnego i hetmana Polnego, który pochłonął wiele ofiar. Ci, zawierając kompromisową ugodę, kres położyli nękającej kraj wojnie domowej. Niestety, ugoda ta nie otworzyła drogi do podjętych przez króla reform i skutecznie wydłużyła kryzys nękający Rzeczpospolitą po wojnie ze Szwecją w latach 1655-1660. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Na pamiątkę tego wydarzenia ufundowano w tym miejscu kaplicę, słynącą przez lata z podobno cudownych uzdrowień. A w latach 30. XX wieku wzniesiono kościół pod wezwaniem Świętego Rocha, patrona od zarazy, niestety zniszczony w czasie I wojny światowej. W latach 1922-1928 staraniem księdza Stanisława Zaręby w miejscu tym zbudowano nowy, murowany kościół, który niestety w dniu 21 lipca 1947 roku spłonął od uderzenia pioruna. Obecny kształt zawdzięcza kościół znakomitemu architektowi Klosowi, który podjął się restauracji zniszczonego obiektu, finalizując przedsięwzięcie w roku 1956. Ta oryginalna i orientowana prostokątna jednonawowa budowla zamknięta jest półkolistym prezbiterium, nakryta dwuspadowym dachem i przyparta od południa niewielką zakrystią. Fasada kościoła jest niezwykle rzadkim przykładem alegorii architektonicznej, bowiem wzniesiono ją w kształcie tiary papieskiego nakrycia głowy. Górka Zgody stanowi od lat miejsce szczególnego kultu, do którego przybywa co roku wielu pątników, celebrujących silny tu kult patrona oraz kultywujących niewiele skażony jeszcze cywilizacją lokalny folklor. Torawsko-opoczyńskie pogranicze zachowało żywy jeszcze do dziś język, obrzędowość i lokalną ludyczność. Sama zaś Górka Zgody stanowi krajoznawczą i turystyczną ciekawostkę. Jest miejscem spotkań i organizacji wielu lokalnych imprez, w tym masowych, podtrzymujących regionalną tradycję, a które to uświetniają m.in.
występy miejscowych zespołów, w tym zespołu pieśni i tańca ziemi nowomiejskiej. Władze samorządowe gminy Nowe Miasto w porozumieniu z właściwymi organizacjami planują w tym miejscu tworzenie rezerwatu przyrody pod nazwą Góra Rocha. Prosimy Cię, rządź i dziel nim sprawiedliwie, by nikomu go nie zabrakło, a szczególnie Bielinom. Szanowni Państwo, wobec tutaj wszystkich obiecuję, że będę dzieliła sprawiedliwie ten chleb, tak aby Państwu nie zabrakło do następnych zbiorów. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tegoroczne gminne dożynki. Odbywające się co roku święto plonów jest znakiem, że wyprodukowane najlepszej jakości produkty rolno-spożywcze są warte ciężkiej pracy i trudu rolników. Niezmiernie się cieszę, że to właśnie południowe Mazowsze jest jednym z regionów, które przoduje w tej branży. Szanowni Państwo, w imieniu radnych województwa mazowieckiego, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, chciałbym przekazać najszczersze pozdrowienia. Michelle.